Opowieści SCP. Młodzieniec. Nikt nie lubił kaprala Lorenz. To nie znaczy, że nikt nie próbował, lub że w jakiś sposób był nieprzyjazny. Jedyne, że on był jednym z tych nielicznych, którzy wydawali się towarzyscy inaczej. Jednak w okopach I wojny światowej normalność była najlepszym przykładem pojęcia względnego i jedynym, który miał jakiś związek z życiem. Lorenz walczył, słuchał rozkazów oraz nie przeszkadzał innym żołnierzom. I to było wszystko, czego wymagano. Dlaczego więc ludzie czuli się bardziej nieswojo w jego obecności? W miejscu, gdzie gnijące przy kości ciało, kiedy dalej jesteś przy życiu, to codzienne zmartwienie. Mały konflikt osobisty ma rangę kilka poziomów niższą od zacienia się kartką papieru. Lorenz zawsze zajmował się tym, czym miał. Przez to był całkowicie nieświadomy unikania jego osoby przez innych. W ten sam sposób człowiek niewidomy od urodzenia nie może opłakiwać pamięci kolorów, a kapral Lorenz nie mógł narzekać na brak towarzystwa. Był spokojny, kiedy miał z kim porozmawiać i kiedy nie miał nic do robienia przez długi czas. Wrogi okop, znajdujący się niecałą milę od niego, na parę dni ucichł, powodując nudę i jeszcze większe napięcie. W połączeniu z niepokojem, który wydawał się promieniować z kaprala Lorenz jak fala gorąca. Najgorsze było to, że nie istniał powód, dla którego ludzie wyraźnie nie lubili kaprala. Był to zwykły człowiek. Średnia wysokość, średnia budowa, łagodny głos i działania. Nikt nie mógł sobie przypomnieć jego podniesionego głosu podczas radości lub złości. Jednakże od czasu do czasu miał dziwne maniery. On raczej obserwował ludzi. Dłużej i więcej niż to akceptowali. Rzadko spał. Również jego kolega z sąsiedniej koi powiedział, że bełkota we śnie niemal bez przerwy. Treści tych nocnych mamrotań, gdy już uda się je zrozumieć, często są dziwne i potencjalnie niepokojące. Jeden szeregowy przeniósł się do innego baraku, kiedy usłyszał imię swojej córki, wypowiedziane przez kaprala Lorenz, który następnie wydał stłumiony, bulgoczący chichot. Prawdopodobnie był wysłany przez swoich dowódców do okopów, nie ze względu na niskie umiejętności bojowe, a raczej na chęć pozbycia się go. On i jego 14 towarzyszy zostało wysłanych na teren pokryty koszmarnymi śladami walk, na ziemi niczyjej pomiędzy okopami, aby przeprowadzić rozpoznanie terytorium wroga, zabezpieczyć je, jeżeli to możliwe. Wielu miało nadzieję, że Lorenz będzie miał okazję udowodnić swoje przywiązanie do swojego kraju przez najwyższą ofiarę za niego. To było podczas jego nieobecności, 3-dniowej luki, podczas której mężczyźni wstrzymywali oddech, czekając na niespodziewaną salwę pocisków. Ktoś zaczął zadawać pytania. Jak wcześniej, mówienie o kapralu Lorenz podchodziło prawie pod temat tabu, ponieważ od odejścia niego i jego aury plotki zdawały się jej zaprzeczać. Nikt nie pamiętał, żeby kiedykolwiek rozmawiał o domu. Nie dostawał żadnych listów, ani żadnych nie wysyłał. Często wspominał swoje sny i narzekał z innymi żołnierzami o braku żywności i przyjemności, ale nigdy z żadną prawdziwą pasją. Pytania zaczęły się panoszyć nawet w wyższych szczeblach dowodzenia. Nikt nie był w stanie potwierdzić jego prawdziwego pochodzenia. Przyjechał wraz z posiłkami z Francji, ale bez jakichkolwiek dokumentów. Reszta oddziału nigdy wcześniej go nie widziała, zanim został dołączony noc przed wyjazdem wraz z resztkami innych oddziałów dziesiątkowanych przez Niemców. Szepty sączące się z pomruku w stronę kaprala przepełnione były przekleństwami. Prawie każdy człowiek, który dzielił z nim barak, dostał martwicy stóp, a w pokojach wydawało się czuć zapach stęchły i okropnie słodki. Mężczyźni wysłani na ziemię niczyją wraz z kapralem Lorenz niezbyt się nim przejmowali. Po prostu kolejny człowiek z wielu. Dla każdego w każdej chwili stempel mógł spaść na zgonu. Poruszali się szybko i nisko, od krateru do krateru, prześlizgując się na śliskim błocie pod drutem kolczastym, jedyną rzeczą, która zdawała się wzrastać nad tym przeklętym pobojowiskiem. Bieganie z rowu do rowu nie było witane ostrymi salwami niemieckich karabinów, ale gęstą ciszą. Przygotowują się do zasadzki. Żołnierze wkradli się do tuneli i bunkrów przylegających do okopów. Zawczasu zdenerwowanych żołnierzy nie uspokoiło znalezisko. Okopy zlatywały pleśnią, potem i wypełniał je smród zgniłych owoców. Podły śmierdzący szlam wydawał się znajdować wszędzie, w każdej najmniejszej szczelinie. Lepki jak klej i powodujący swędzenie skóry. W świecie, w którym szczury i insekty będą próbować nawzajem wyrwać sobie jedzenie, nawet jeśli już je zjadły, nie widzieli żadnych oznak życia, nawet muchy. W zbrojowni panował chaos. Amunicja leżała wszędzie dookoła, a karabiny porzucane były niczym patyki. Po stołówce pozostała tylko ruina. Stoły i krzesła były ułożone pośrodku pomieszczenia, zwęglone i połamane. Racje żywnościowe wydawały się być wbite w ziemię przez wiele stóp. Nic żywego lub martwego nie zostało znalezione. Jedynym śladem po żołnierzach były odciski butów w błocie.
Szeregowy Dixon znalazł pierwsze ciało, po czym udało mu się zapłakać, zanim zwymiotował. Wiedzieli, że to był człowiek tylko dlatego, że nic innego tej wielkości nie mogło tam być. Leżał na podłodze baraku, w całym pomieszczeniu. Jego ciało było jakoś rozmazane jak masło po całym brudnym klepisku. Kości jakby zgnite i puste, sterczały pod losowymi kątami, jakby martwe drzewa na bagnach. Czaszka leżała na jednej z najwyższych koi naprzeciwko drzwi. 10 lśniących bielą palców było wciśnięte w popękane oczodoły. Jeden mężczyzna udał się zbadać czaszkę. W jej tyle znalazł wygniesioną dziurę, w której było coś przypominającego rozkładającą się gąbkę wciśniętą byle jak do środka czaszki. Znaleźli więcej szczątków, ale bardziej niepokojących niż w poprzednim pomieszczeniu. Pierścień z rąk, w środku niego 10 ramion ze splecionymi palcami przypominając kosz. Dwóch mężczyzn w tunelu miało skórę w stanie przypominającym zmumifikowanie. Puste oczodoły wydawały się gapić na żołnierzy. Usta były nienaturalnie pootwierane, a ubrania całe w czarnej mazi. Latryna odeszła z powrotem nawet z najtwardszych, którzy byli cali w dreszczach i tuczli się ze strachu. Wychodki przepełnione były odchodami i wnętrznościami. Bryły mięsa wypadały na ziemię, ociekając czarnym szlamem. To wszystko było usiane czymś, co wyglądało jak tysiące czystych, gładkich gałek ocznych, nerwów i ścięgien błyszczących jak rybi ogon. Kapral Lorenz znalazł dziwną dziurę, podczas gdy inni mężczyźni głośno debatowali o ich męstwie i jak najszybszym wydostaniu się z tych koszmarnych okopów. To było małe miejsce, wykopane niedawno i początek jednego z ramion okopów wychodzących bliżej linii wroga. Nie więcej niż 4 stopy średnicy. Wydawało się być przypadkowym odsłonięciem naturalnej komory. Pusta czerń zablokowała im zwiad. Szeregowy Dixon, odzyskując pewność siebie i wiarę w błogosławieństwo, zobaczył kaprala obok siebie. Chciał zajrzeć do dziury, lecz poleciał głową w dół, zanim zdołał wydać z siebie krzyk. Szeregowy był dobrym żołnierzem i szybko rzucił się na pomoc swojemu towarzyszowi w niebezpieczeństwie. Zapytany później, czy mógłby posiedzieć trochę do środka, zrobił to w ciągu 2 minut, w których kapral Lorenz siedział w otworze. Nic nie widział. Światło latarki jakby zostało wchłonięte parę stóp w ciemności. Słychać tylko dźwięki. Szum ruchu na luźnych kamieniach albo gruzie. Dziwne, płynne ruchy. Suchy szelest, dający na myśl szelest pancerzyków owadów latem. Krzyknął, że chyba był to nagły odpływ brudnej wody. Śmierdziało czymś kwaśnym i starym jak brudne terrarium. Jego koledzy po kolei mieli odruchy wymiotne od okropnego swądu. Podczas gdy inni chcieli pomóc szeregowemu Dixonowi, z utworu wyłoniła się ręka. Zatrzymali się i unieśli karabiny, krzycząc na właściciela bladej i drżącej ręki. Na ich oczach wyłonia się druga ręka. Po niej blada głowa kaprala Lorenz. Był cały umazany w smolistym, czarnym mule. Połamany i kaszlący, wyczołgał się z dziury, z trudem ciągnąc ze sobą swoje obolałe ciało. Kiedy inni żołnierze przyszli, aby mu pomóc, kapral zwymiotował strumieniem ciężkiego, odpychającego śluzu, że jego ciało całe pokryto było brudem i wymiocinami. Wahali się, aby go dotknąć. W końcu ta pozornie skończona rzeka szlamu zatrzymała się. Był nieprzytomny. Miał szeroko otwarte oczy i ciało bezwładne jak rybi szkielet. Mężczyźni uciekli z okopu najszybciej jak mogli. Ciągnąc za sobą kaprala, biegli bez zważania na śmierć, byle tylko uciec. Wrócili w rekordowym czasie do swojego macierzystego okopu. Dysząc i drżąc, rzucili się na leżące tam polana. Dowódcy reagowali szybko. Izolowali ludzi i starali się jak najlepiej ocenzurować makabryczne sprawozdania. To, co wyciekło poza dowództwo, zostało oficjalnie uznane jako omamy i majaczenia. Komendant uspokajał wszystkich, że spowodowane było to stresem i testami dziwnych gazów bojowych. Wszyscy milczeli w skupieniu, patrząc na zastraszonych ludzi. Kapral Lorenz miał niewiele zgłosić. Niewiele mówił o swoim pobycie w dziurze. Twierdził, że pośliznął się i wpadł do środka, co mogło być jakimś zablokowanym podziemnym basenem lub zakopanym wychodkiem. O dźwiękach i zapachach zgłoszonych przez szeregowego nie miał nic do powiedzenia. Powiedział, że przez jakiś czas starał się wydostać, co udało mu się, kiedy inni żołnierze przyszli na pomoc. Naprawdę zdawał się być nieporuszony. Wydawał się być nawet w lepszym nastroju niż kiedykolwiek. Szeroko uśmiechał się do dowódcy, po czym został wypuszczony z upomnieniem, aby nikomu nie mówić o zdarzeniach. Kapral całkowicie się zmienił w ciągu kilku następnych dni. Był bardziej rozmowny, ale starsi żołnierze woleli milczeć w niepokoju. Opowiadał o radości z zamkniętych przestrzeni, tworzeniu i destrukcji, która pojawiała się wokół niego. O braku ludzkich przyjemności, wymiarach i epokach, w których osobom zagrażającym kapralowi spotykała cicha i niegodziwa śmierć. Wszystko to wydawało się rozciągać niemal stały uśmiech na jego twarzy, a nawet szerszy. Szeregowy Dixon, jeden ze współmieszkańców baraku kaprala, szepnął do znajomego, że w nocy obudził się kiedyś i ujrzał kaprala nad sobą, stojącego nad nim. Miał oczy płaskie i jasne jak srebrne dolary.
Znajomy szeregowego został znaleziony rozpruty na drucie kolczastym. Jego jelita rozciągały się na niemal 10 stóp w każdym kierunku. Niewielu z oddziału przeżyło wojnę, choć niewielu zginęło podczas walk. Fala choroby zabrała z tego świata po kilku tygodniach szeregowego Dixona. Choroba ta była dziwna i wyniszcząca. Wydawało się, że zjadała ciało jak kwas. Mężczyźni mieli zdrowe tkanki pokryte dziwną substancją, wyżerające je aż do kości. Sierżanta znaleziono w latrynie, nękanego przez żywy dywan szczurów. Nie chciał wyjść, nawet dodano strzał, po którym odzyskano jego ciało. Ulga w końcu przyszła. Większość ludzi została wysłana do różnych szpitali, jednak wielu było już zbyt wyniszczonych, zanim trafiło na łóżko. Kapral Loren został przekazany do francuskiego szpitala psychiatrycznego, po czym przenieśli go do innego oddziału, co spowodowane było skargami właściciela szpitala odnośnie jego zachowania. Wydawało się, że jego zachowanie wskazywało na coraz większy brak równowagi psychicznej, co doprowadziło do usiłowania zgwałcenia pielęgniarki, dla której skończyło się to stratą 3 palców prawej ręki i widzenie w prawym oku. Kapral cicho zagadywał do pacjentów, szepcząc o niekończących się korytarzach, pościgach w ciemności, ciałach ułożonych jak strony książki. Został zwolniony za sprawą zmęczenia wojną, tak jak jego zachowanie stało się mniej gwałtowne i bardziej niepokojące. Zniknął kilka razy z oddziału, pojawiając się kilka godzin później, jakby nic się nie stało. Po wymuszeniu odpowiedzi, gdzie przebywał, zaczynał śpiewać My Bones Lie Over the Sea w niekończącej się monotoniczności, co doprowadziło lekarza do zdenerwowania. Inni na oddziale domagali się przeniesienia z dala od szepczącego szaleńca. Nieświeży, stęchły smród wydawał się wisieć w powietrzu, gdziekolwiek przebywał, a przypadki zakażenia dziwną chorobą, podobną do tej z okopu, wydawały się ciążyć nad nim jak chmura. Podejmowano liczne próby przeniesienia tego człowieka, lecz nie mogło to się odbyć z powodu biurokratycznego zamieszania. Nie znaleziono żadnych rejestrów tego człowieka, żadnych wpisów w dokumentach, wyróżnień lub incydentów, nawet aktu urodzenia. Przez to wszystko usiadł na wiele godzin, po turecku na łóżku, czasem bucząc cicho lub szeptał nazwiska kolegów z prowokacyjnym, bulgoczącym śmiechem. Kapral Lorenz i 18 mężczyzn zniknęło pewnej nocy w listopadzie, w czasie 5-minutowego obchodu pielęgniarek około 3 nad ranem. W pokoju śmierdziało rdzą, olejem, pleśnią, zgnilizną i czymś jakby słodkim. Grube, czarne połacie rozpadającego się śluzu pokrywały łóżka i kilka ścian. Szerokie plamy rozmazywały się wraz z jedzeniem na podłodze. Po mężczyznach nie było śladu. Podczas poszukiwań jedna z pielęgniarek odsunęła łóżko, po czym krzyknęła i prawie zemdlała na widok cuchnącej dziury w podłodze. W ciasnej, doskonałej spirali było coś, co wydawało się być setką zębów, leżącej starannie na podłodze. Po wyliczeniu stanowiły one w sumie wszystkie zęby każdej żywej duszy w tym oddziale, z wyjątkiem jednej. Kaprala nigdy nie odnaleziono, ani pozostałych ludzi. Incydent został połknięty przez różne okropności z frontu i szybko zapomniany. Opowieści o przeklętym okopie wędrowały po drugiej linii frontu. Często winą za te zdarzenia obarczano pech. Wciąż żywe. Historie dziwnych zgonów, o znikających ludziach, znalezionych wiele dni później, żywych, ale mocno połamanych i poskręcanych nie do pojęcia. Opowieści o dziwnej, ciemnej postaci, przesiadującej zbombardowane miasta Europy.